Dzień dobry, kochani, witam was w nowym vlogu. Wyszłam właśnie z paznokci i już zrobiłam sobie świąteczne paznokcie. I tak walczyłam ze sobą, bo tak chciałam zrobić sobie na każdym paznokciu taką laskę cukrową jak zawsze, ale mówię nie, co roku robię to samo, już mi się trochę to znudziło, ale w sumie nie, bo tak kocham te laski. Mówię, pójdę w klasykę, zrobię sobie French z takim czerwonym brokatem. Tutaj taki wzorek i wystarczy. Tak z bliska możecie zobaczyć takie klasyczki. Ale trochę akcentu świątecznego jest. Wow! Ale mega, nie? Bardzo ładne. Tutaj ogólnie będzie szafa, taki regał, mogliście widzieć to na zdjęciach, gdzie będą stałe różne rzeczy, ale tutaj też po bokach będą szafy, które są takie ukryte i ja na początku nawet w projekcie ich nie zauważyłam, tak dobrze są ukryte. Więc z jednej strony pion i z drugiej strony pion będzie zabudowany, a reszta będą tutaj regały. Miałeś kiedyś ładniejszą szafę? To jest szafa. Nie miałam nigdy szafy. I nadal nie mam w sypialni. Z takiego samego spieku, pod kontynuację, będzie tutaj stół jadalniany. Czyli ta góra, ta płyta będzie taka sama jak tutaj. I stolik kawowy też będzie z tej... Boże, śnieg mamy. W centrum nie ma śniegu. Nie? No. Więc... No i jeszcze łazienka będzie też z tego samego spiechu, więc będzie dużo kontynuacji. Zastanawiałam się, czy nie będzie mnie to męczyć, ale ja lubię takie... Ja szczególnie, że dalej będzie już takie jednolicie, więc to się tak teraz wydaje, jak tylko te są tutaj materiały, że będzie to męczyć. Ściany będą totalnie białe. Tak, dużo będzie takiej spójności. Tak, ale jednak nie chciałam, żeby ten dom był taki totalnie biały, tylko żeby były właśnie takie elementy z pozorem. No i jeszcze tutaj, zapomnieliśmy o tym, tutaj będą szafy. Pokażę wam szafy, gdzie będziemy chować kurtki. No i tutaj, w tym momencie, będzie taki sam regał, jak tam. Czyli tutaj będzie taki wąski regał z tym samym spiekiem i z tymi samymi metalowymi wykończeniami. Więc taka kontynuacja będzie. Tutaj już możecie zauważyć, mamy podłogę w naszej łazience i teraz są robione listwy, takie czarne we wzory dookoła, gdzie jest ta ramka właśnie. I tutaj już mamy prysznic! I jest cudowny nasz podświetlany kamień, który no, jeszcze nie możemy go włączyć. Jak się go zapali, to po prostu będzie petarda. Mamy fajną opcję, bo pilotem będzie można sterować, więc będę mogła zrobić sobie albo taki chłodny klimat chłodnego światła, albo klimat ciepłego światła, ale to już zobaczycie niebawem. Tam będzie czarna fuga, ja sobie dyskę kupię taką czarną. Dobrze, no czarna, czyli do tego, tak? Musimy dobrać. Nie, tak, tak, białe z białym. To co, nie jest za białe? To jest fuga epoksydowa, więc ona nie będzie... Ona będzie taka biała zawsze i po prostu, żeby tak, tak. Kolor się nie zmieni nawet z czasem. Może drugi? Co drugi? Czyli po środku, tak, nie? Ten to mi się wydaje, że za bardzo już jest taki młodzieżowy, co? Czy nie wiem, jest szary? Najlepiej ubrać się na czarno, nie? Na budowę. To jest po prostu... Nie, no już jestem cała biała. Czekaj, tak się chyba jakoś... Nic ci to nie da. I tak by nic nie dało, nie dałby nic. Tutaj mamy zrobioną ściankę pod telewizor i ona była dużo krótsza, także tutaj zakryliśmy okno. Ja już wam o tym wcześniej mówiłam, ale już to się stało. Już ta ściana została postawiona. Jest tutaj zrobiona taka zabudowa pod, nie wiadomo co jeszcze, bo nie wiem co tutaj zrobić, czy kamień. Dużo osób poleca mi lustro albo... taką szybę czarną, ale chyba bym tego nie chciała, bo tutaj ogólnie od góry będą szły takie lamelki białe, także jeszcze pomyślimy. Telewizor będzie 80. No i będzie fajnie. Super. Ja uwielbiam po prostu takie wieczory, kiedy odpalam sobie świece, telewizor i tutaj będzie po prostu taki punkt relaksu dla całej rodziny. Na dole będzie kominek, telewizor, piękne tło. Nie mogę się doczekać. Zapamiętajcie ten moment, jak mówię, że już niebawem będę tu oglądać Kevina na tej ścianie. I kilka tygodni później oglądamy. Tutaj panowie na ścianie mają taką ściągawkę, gdzie są wydrukowane zdjęcia projektów i na bieżąco mogą podchodzić i sprawdzać co, gdzie i jak ma być. Jedenastego wchodzi podłoga, czyli jak już wchodzi podłoga, to znaczy, że cały spiek jest gotowy.
I oni jak robią te drewno, to już ludzie muszą, ekip nie może być żadnych, w sensie gipsiarzy, jakichś, no tak. Ale firmy meblowe mogą sobie już robić. Czyli oni będą sobie, wiesz, razem działać, nie? Od 11 wchodzi podłoga drewniana i meble. I już jest gotowy cały spiek też na podłodze, więc no tak na styk. Także święta spędzamy gdzie? Gdzie? Wypikam, nie bój się. Swój adres znowu podam. Nie wiem, jak już pasjonacie. Spotkaliśmy się z Wojtkiem i omawiamy plan, który teraz będzie na budowie. I wszystko jest po prostu, słuchajcie, tak na styk. Naprawdę na styk. Wjeżdżają podłogi i wtedy są montowane meble. W międzyczasie kuchnia. Wszystko po prostu naraz. Ale wszyscy są w gotowości, zdeterminowani, także działamy. Słuchajcie, ale ja mam mega produkty dla Was do pokazania. Rok temu, dosłownie jakoś w tym okresie świątecznym, grudniowym, dostałam paczkę PR-ową, bo ja tych paczek PR-owych dostaję mnóstwo i dostałam paczkę od marki Lumene. I dostałam wtedy właśnie takie zestawy prezentowe, dostałam też kalendarz adwentowy i no było tego bardzo dużo. To nie była żadna współpraca, tylko po prostu dostałam produkty od marki. Ja jak to ja, mimo że sama sobie kupuję dużo kosmetyków, dostaję, reklamuję to... Musiałam otworzyć i otworzyłam wtedy ten zestaw z witaminą C. Ja po prostu się, słuchajcie, w nim zakochałam. Dlatego jak w tym roku Lumene powróciło do mnie z propozycją współpracy, to ja się bardzo ucieszyłam, bo bardzo lubię te kosmetyki. I jeszcze, słuchajcie, tego, wykończyłam ten zestaw i kupiłam sobie kolejne wtedy serum i krem, właśnie te z witaminą C, bo tak bardzo mi się spodobało, przede wszystkim ta konsystencja, zapach. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę Wam pokazać zestawy prezentowe, które naprawdę są rewelacyjne. Mamy miesiąc do świąt, Mikołaj zbliża się wielkimi krokami, więc myślę, że to jest idealny czas, aby właśnie te zestawy Wam pokazać. I dla mnie numer jeden to jest właśnie ten zestaw z witaminą C. Mamy tutaj serum oraz krem na noc. Nie będę się może skupiała jakoś nie wiadomo na samych kosmetykach, bo ja bym mogła opowiadać i opowiadać, ale ta konsystencja tego produktu, ten zapach, ja nie jestem w stanie opisać Wam tego zapachu. Dla mnie to jest taki kosmetyk naprawdę z linii premium. Często kosmetyki w takich dobrych hotelach pachną właśnie w ten sposób. Marka jest naturalna, z nordyckimi korzeniami. Mamy tutaj nawet napisane, że mamy 96% pochodzenia naturalnego. Kosmetyki są wegańskie. I fajne jest to, że marka na pierwszym miejscu stawia składniki dziko rosnące i ręcznie zbierane. Taki zestaw wybrałabym zdecydowanie dla siebie, bo ja kocham wszystkie kosmetyki z witaminą C. Jest też fajny zestaw dla mężczyzn i tutaj mamy dezodorant i żel do mycia ciała i włosów, także taki podstawowy. Tutaj mamy zestaw nawilżający i myślę, że to jest zestaw, który sprawdzi się dla każdego. Jeżeli nie wiemy, na który się zdecydować na prezent, to zestaw nawilżający będzie najbardziej bezpieczny. W każdym zestawie mamy serum i mamy krem, także to jest bardzo fajne, że mamy taką kontynuację pielęgnacji. Tutaj mamy zestaw przeciwzmarszczkowy i ujędrniający, więc to jest zestaw, który świetnie sprawdzi się dla cioci, dla mamy, dla babci. Ja sama już korzystam też z kosmetyków przeciwzmarszczkowych, ale myślę, że mama, ciocia, babcia na pewno się ucieszą. I tutaj mamy zestaw sekretów promiennej młodości, z którym możemy przyspieszyć odmładzanie naszej skóry i ten zestaw również świetnie sprawdzi się dla cioci, mamy i babci. Tutaj w zestawie mamy krem na dzień z SPF-em 30 oraz krem na noc. I tutaj naprawdę ta formuła już jest taka bogata. Polecam Wam bardzo tą markę, bo ja ją bardzo, bardzo lubię. Tak jak mówiłam wcześniej, sama już kupiłam sobie też produkty od nich po tym, jak przetestowałam je. Więc nawet jeżeli nie chcecie robić komuś prezentu, to naprawdę błagam, spróbujcie dla siebie. Ten jest moim ulubionym. Zerknijcie do opisu, zostawiłam Wam tam listę drogerii online, w których znajdziecie właśnie zestawy prezentowe od marki Lumene. Przyjechałam pod moje królestwo i za każdym razem, jak widzę ten domek piernikowy, to czuję po prostu to samo. Jezu, słuchajcie, tak się przetrafiło, już przed chwilą mówiłam to u Luki na filmie. Nie mam jak ktoś. Tak się złożyło, że dzisiaj z rana wyszliśmy osobno, najpierw Luka, później ja i nagle jak się spotkaliśmy na budowie, to się okazało, że i Luka ma aparat w ręce i ja i że stwierdziliśmy sobie, że nagrywamy vloga, no i nie przewidzieliśmy tego. Co prawda mieliśmy spędzić dzień osobno, ale ja stwierdziłam, że muszę jechać z moim mężem na obiad, więc pojechaliśmy. No i teraz dalej ze mną jedzie. Ja mówię, że jadę do Złotych, on mówi, że też musi jechać do Złotych. Wiesz co? Ja mogę wziąć, słuchaj, odwrotnie wszędzie. Ja mogę wziąć Ubera i sobie pojechać. Złote są tam, osobno,
Żebyśmy mieli inny content, ale czy to jest sens? Nie, możesz już sobie... trudno, będą dwa podobne vlogi. Nie, ja jadę do Arkadii. W takim razie. Who would have thought that Christmas could bring tears to my eyes. Jest już moje cudo w sklepie stacjonarnym, także jeżeli chcielibyście wpaść, to czekają. I jest drugie cudo i trzecie cudo. Mamy na miejscu kalendarz adwentowy, ten z woskami i z kominkiem, ten premium z kosmetykami, ze świecami i z różnymi innymi gadżetami. Jak przyjedziecie do jutra, to Luka będzie pakował każdą torebkę. Co? Żartuję. Nie, żartuję. Ale kiedyś się tutaj postawię, zobaczysz jak fajnie jest. Kiedyś jeszcze razem zrobimy tutaj, będziemy. Tak. Ja uwielbiam te eventy, najbardziej na świecie. Don't get me wrong. Still enjoy full time. We're gonna sing. Jest tak dzisiaj zimno, Boże, po prostu ręce lody, nie? Oj, byliśmy zimno, dosłownie zimno. Chwileczkę na zewnątrz. Powiem wam, że jest mi tak miło, jak wszyscy się zachwycają domkiem piernikowym, prawda? Nawet jak wychodziliśmy, wszyscy stoją, patrzą, oglądają, robią sobie zdjęcia i to jest takie bardzo miłe. Tak się czuję, jakby się ludzie fotografowali w moim domu. No, ale przede wszystkim jak na przykład jakie są nowojorskie atrakcje albo w innych krajach, w innych miastach i zawsze na przykład na TikToku są takie, wiesz, wiralowe miejsca. Mm-hmm. I Twinkle Candle stało się takim wiralowym miejscem. Tak. I wiesz, co jest najgorsze? Że ja... Najgorsze czy najlepsze? Właśnie nie wiem, bo najgorsze jest to, że albo powinno być już tak zawsze, żeby ludzie kojarzyli taki domek z Twinkle, no bo jak znowu za rok zrobisz jeszcze coś lepszego i cały I czas chyba sobie... chyba żartujesz, a co ja zrobię z tym domkiem? Czyli będzie zawsze? Ja już bym chciała, żeby no ten domek No i super, był... bo ja się bałem, że za rok znowu będzie jakaś inna. To jest za duże przedsięwzięcie, no żeby ten domek wyrzucić do śmieci. Znaczy nie chodzi o wyrzucić, nie, ale... ja wydaje mi się, że chyba nic lepszego by się nie dało tu zrobić. No, to świetnie. Tylko sprawa wygląda tak, że my chcemy zmienić sklep. No i właśnie. My już o tym mówimy faktycznie od dawna, ale no i my się już nie mieścimy. Więc wątpię, że po prostu... wie, że to będzie pasowało, a ten kolejny sklep, który sobie upatrzyliśmy, no to ma bardzo duże witryny, więc chyba jednak nie będzie go z ale nami ale może jakoś da się to ugryźć, bo to jest tak coś takiego pięknego, że szkoda, no. Kto lubi jeździć z żoną na zakupy? Kto? Nie wiem, cisza tutaj, nikt nie krzyczy. Ja bardzo lubię za sobą jeździć. Jestem w MediaMarkcie i zobaczyłam tutaj z Gretka i Hedwigę z Harry'ego Pottera i Charlie, jak ostatnio zobaczyła w reklamie w telewizji właśnie tego z Gretka, to mówi, Boże, z Gretek z Harry'ego Pottera, że ona go chce. Dobrze jest mieć przyjaciół takich jak Harry. Gretek pragnie tylko, żeby Harry Potter był bezpieczny. A Hedwiga co robi? Super. No to już wiemy, co Charlotka będzie miała pod choinką. Koniecznie muszę oczywiście dać znać Mikołajowi. Nie poczekajcie, Mikołaj, to przychodzi 6 grudnia. A u nas na przykład w rodzinie się mówiło, że gwiazdka przynosi pod choinkę. Nie wiem jak u was, ale są rodziny, gdzie mówią, że Mikołaj dwa razy przynosi. My też z Luką mówimy różnie. W każdym razie już wiem, co Charlie znajdzie pod choinką. Musiałam wpaść do złotych po kartę, dlatego że u nas to jest, słuchajcie, najważniejsze, no zaraz po aparacie, najważniejsze narzędzie pracy, no jeszcze po komputerze, a faktycznie gdzieś się one nam łamią, albo czasami coś tam się w środku z nimi dzieje, więc się już zaopatrzyłam, żeby nie mieć żadnych przeboi i żeby w spokoju nagrywać vlogmasa. Look at the snow, it's Christmas. A w Zarze dla dziewczynek już takie piękne sylwestrowe sukieneczki są, więc biorę te dwie, taką różową i srebrną z kokardą. Ja zawsze mówię do Luki, że jestem matka wariatka, bo ja nawet jak wejdę do złotych po kartę, to mam po prostu, już po prostu w głowie mi coś mówi, że ja muszę iść na szybko, chociaż na trochę do Zary i zobaczyć coś dla Charlie. Czy ja wam ostatnio mówiłam, że mam za dużo piżam? Boże, jest taka piękna koszula z Ralfa. No jejku, no nie wiem co mam zrobić, bo jest przepiękna, taka świąteczna. Piękną ma kratę. Taka zwykła, prosta koszula, ale w tak piękną kratę, no że nie mogę się po prostu opamiętać. Mam pełno piżam świątecznych, ale koszuli nocnej nie mam. To kupię, dobra? Wy mi pozwólcie.
piszcie w komentarzach. Nie, nie będę czekać, ale kupuję ją, przepraszam. Nie jestem w stanie się powstrzymać. Pokażę wam tylko, co się dzieje pod Victoria's Secret. Tam jest Victoria's Secret i tam idzie taki slalom. Tutaj dalej, jeszcze dalej. Jest kolejka, dlatego że dzisiaj są w Victoria's Secret przecenione mgiełki. Podejrzewam, że te osoby będą stały w tej kolejce z godzinę. Słucham? Tak, proszę bardzo. Kupiłam piżamę kolejną, ale nie piżamę, tylko koszulę świąteczną. Bardzo ładna. Ładna? Czerwona, klasyczna. Chciałam się powstrzymać, ale nie mogłam. Stwierdziłam, że koszuli nie mam, mam wszystkie piżamy, więc jedną chociaż będę miała. Spójrzcie na to, co dostałam. Ostatnio przyszedł do mnie taki piernik chatka i cały czas mam ochotę rozpakować go, ale wiem, że Czarni będzie go skubać, więc umówiłyśmy się, że poczeka on do nowego domu i jak w nowym domu już będzie, będzie tam choinka, to wtedy rozpakujemy, będzie pięknie pachniał i wtedy za dzień albo dwa go zjemy. Co chcesz mi powiedzieć? Mam iść. Co? Jest. Że pranie już przestało kręcić. Pranie już przestało kręcić. Pomożesz mi zaraz pranie zrobić? Tak? Włączysz mi? Wlejesz płyn? Ale już przestało. No to kolejne musimy ustawić. No, trzeba tyle prania. Jak się brudzi tak ubranie kilka razy dziennie, to trzeba prać, Halina. Bardzo się cieszę, że ten vlog to jest już ostatni vlog przed vlogmasem. To będzie piękny czas, nie mogę się już go doczekać. Uwielbiam vlogmasy, kocham je robić. To już jest któryś rok z rzędu i po prostu dla mnie to jest najpiękniejszy czas w roku. Szykuję dla was przepiękną niespodziankę, o której dowiecie się już jutro. Nie mogę się to...